Ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. O, chyba wpadnie! I to już koniec derbów, proszę Państwa. I zarazem koniec marzeń kibiców zespołu gospodarzy. No cóż, drużyna przyjezdna... Zaczną się wreszcie emocje. Uwaga! Może strzelać! Dalej jest ciekawie. I mamy dublet! Tak jest, proszę Państwa! Ten zawodnik drugi raz udowadnia dzisiaj, jak wyborne ma wykończenie. Czy strzeli? Dalej jest groźnie. Teraz musi! Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty. Drużyna zapisuje na swoim ligowym... Mocna w górę! We'll be right back.
Stadion wstrzymał oddech, ale bramkarz nie miał najmniejszych szans z tej odległości. Trafia do siatki z łatwością, jak na trening. Wybita spod nóg rywala. Uwaga! Musi to wykorzystać! I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Dobrze konstruują Kanada. Czy trafi? I kolejna bramka! Przewaga rośnie do 3. Oli, a tą stratę trudno będzie odrobić. Zobaczmy, to nie była łatwa piłka, ale udało się obrócić i zręcznie trafić do bramki.
Zobaczmy, to nie była łatwa piłka, ale udało się obrócić i zręcznie trafić do bramki. No to mamy 1-0. Webster. Dobrze, teraz znalazł partnera. Panie, interweniuje bramkarz. Czas sięgnąć do rezerw. Ryzykownie, ale skutecznie. Z tego może coś być. Gol, gol! Zostawiają rywala w tyle. Już na dwa trafienia. Nie zostało wiele czasu. Mogą już chyba odetchnąć. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Minowego czasu. De scheidsrechter heeft aangegeven dat er minimaal 1 minuut langer wordt gespeeld. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Drużyna zagrała na... No to zaczęło się.
Państwa, witamy przed ekranami. Zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Trudno się dziwić, jest przecież najlepszym strzelcem ligi. Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie... Zagrywa w okolice pola karnego. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Rzuca piłkę przed bramkę. To jest epigrafia, ale nie do tej bramki, kto powie. Oj, długo będzie to rozpanie chyba. Prowadzą zatem 1-0. W ostatnich 15 minutach gra przebiega pod dyktando miejscowo. Już prowadzą jednym golem, ale najwidoczniej to ich nie zadowala, bo ciągle brą na bramkę rywala i stwarzają sobie kolejną piątkę strzałem. Ale żeby formacja defensywna nie straciła koncentracji, bo to mogłoby być niebezpieczne. Witek tą strzału. O, musi wpaść! Gol, proszę Państwa, właściwie do pustej bramki. No ale jak się wychodzi tak daleko od linii bramkowej. Bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. No to mamy 2-0. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Drużyna zapisuje na swoim ligowym koncie. No i gra ruszyła.
dziwnego, że skupiamy się właśnie na nim. 4 bramki w ostatnich 3 meczach. Czy strzeli dziś? Zapraszam. Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Plany na ten mecz wierzą w odrobienie strat. A oto wyjściowa jedenastka gospodarzy na dziś. Zaraz przerwę, bo jest groźnie. Tak! Piłka w siatce! W pierwszym kwadransie spotkania. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Doceńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny. Bierze teraz na siebie ciężar gry. To musi być gol! Ależ mu siadła teraz piłka na stopie. No ale jednak nie chciała wpaść do bramki. Skuteczne wejście. Rebić. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Ante Rebić. Dobrze wybrał moment ataku, ma piłkę. Jest coraz bliżej pola karnego, ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. I ruszają z kontrą, będzie ciekawie. Okazuje się, a teraz będzie dobra okazja. No proszę Państwa, zanosiło się tutaj na bramkę. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Szkoda, wyglądało obiecująco. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. To musi być bramka! Tak, proszę Państwa, piłka w siatce! Co to było za uderzenie? Zobaczmy to jeszcze raz. Piłka z całą siłą, jak rakieta, poleciała w stronę bramki. Wobec takiej siły nikt nie miałby szans. I przejęta piłka. Ale może teraz będzie szansa! Tak, proszę bardzo, trafia po raz drugi. On jest dzisiaj po prostu nie do zatrzymania. Mamy powtórkę sytuacji, która doprowadziła do bramki. Szkolny błąd, strata piłki i nieszczęście gotowe. Tak kończy się brak koncentracji w grze obrony. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Czy trafi do siatki? Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni Państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, przecież mecz jeszcze trwa.
Popatrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Brawo. A zatem jest teraz 3-2. Pozostało obiecująco. Cały czas myślą tutaj o zwycięskim golu w końcówce. Dobra okazja na bramkę. Bramka! Doskonale! Spójrzmy na tę piękną bramkę raz jeszcze. Przyjmuje piłkę tyłem do bramki, po czym zręcznie się obraca i strzela. Takie zachowanie wymaga doświadczenia i spokoju. Jest gwizdek końcowy. Cieszą się kibice, bo drużyna gospodarzy przechodzi dalej. Tomku, obie ekipy dały tu z siebie wszystko i walczyły do końca.